Przewodniczący, komendant jubileuszowego zlotu Koroni Wielkopolskiej Związku Artystów Polskiego Hacjusz Stankowski melduje zlot na uroczystym apelu. Wspominając nasze przygody z życia z krzyżem na piersi, uśmiechamy się i stwierdzamy, że życie z przyrzeczeniem mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i Ojczyźnie, niech chętnie pomóc każdemu człowiekowi i być posłuszny prawu harcerskiemu przyniosło nam od wielu wyrzeczeń jeszcze więcej. To ziarno, druhny i druhowie, kolejna karta historii harcerstwa wielkopolskiego rozpoczyna się. A teraz do podniesienia flagi.
Szanowni Druhowie, Szanowni Państwo, jako prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego jest mi niezmiernie miło, wręcz jestem radosny z tego powodu, że stulecie harcerstwa wielkopolskiego odbywa się tutaj, w Ostrowie, i że w tej chwili spotykamy się w tym historycznym miejscu przed ostrowskim ratuszem. To wydarzenia z 1918 roku, gdy nasi poprzednicy tworzyli Republikę Ostrowską, pierwszy zryw na Wielkopolsce niepodległościowy, to było tutaj. Tutaj w kościele, do którego udamy się po tym uroczystym apelu. To, że to stulecie jest tutaj, to dla mnie radość, a dla was obowiązek. 100 lat tradycji to 100 lat, które trzeba udźwignąć na własnych barkach, tak żeby za kolejne 100 lat o waszym pokoleniu wspominano jak najlepiej. Jeszcze raz, cieszę się bardzo, że ten lot stulecia jest taką małą rzeczą, która pokazuje, że Polska to nie tylko Warszawa, a Wielkopolska to nie tylko Poznań. Dziękuję bardzo. O odczytanie aktu ufundowania sztandaru poproszę harcmistrza Romuala Rzechieckiego. Akt ufundowania sztandaru dla chłopca Związku Harcerstwa Polskiego Ostrów Wielkopolski. Niniejszym aktem uroczystym stanowimy i przekazujemy ufundowany przez władze samorządowe, instruktorów i wspólnotę chłopca ZHP Ostrów Wielkopolski sztandar jako zobowiązanie do godnego wypełniania wartości zawartych w obietnicy i prawie zuchy, przyrzeczeniu i prawie harcerstwa oraz zobowiązaniu instruktorstwa. Czynimy to w roku stulecia ostrowskiego harcerstwa i harcerstwa wielkopolskiego. W dniu inauguracji jubileuszowego zlotu chorągwi Wielkopolski. 12 sierpnia 2012 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Sztandar komendantowi chorągwi przekaże prezydent miasta Ostrowa. Proszę o przekazanie komendanta chorągwi sztandaru komendantowi chówca. Wielkopolski, 12 sierpnia 2012 roku. Komendant chorągwi Wielkopolski Związku Harcerstwa Polskiego imienia Powstańców Wielkopolskich 1918-1919. Rozkaz L9/2012.
drobny i druhowy. Już od pewnego czasu świętujemy kolejną setną rocznicę działalności scoutingu i harcerstwa. W sierpniu 2007 roku setną rocznicę powstania scoutingu w Wielkiej Brytanii. 2010 roku uczestniczyliśmy w jubileuszowym zlocie Związku Harcerstwa Polskiego z okazji setnej rocznicy powstania pierwszych drużyn harcerskich na terenie Polski. Dzisiaj przyszedł czas na Wielkopolskę. Dokładnie 100 lat temu odbył się w Wielkopolsce pierwszy kurs skautowy, który zapoczątkował powstanie zastępów, a następnie drużyn i chłopców. Harcerstwo w Wielkopolsce w całej swojej historii stanowiło odbicie stosunków i obyczajów, w których żyło społeczeństwo wielkopolskie. Wraz z nim przeżywało wszelkie podziały, niepowodzenia, pomyłki, jak również sukcesy. Przez te 100 lat wielkopolskie harcerstwo niejednokrotnie udowodniło, że wypracowano zasady działania, które zapisane zostały w prawie i przyrzeczeniu, nie straciły na swej aktualności ani wtedy, ani dzisiaj. Harcerska służba pełniona była na przestrzeni tych lat w każdych warunkach, latach zaboru, wojny i pokoju. Dzisiaj spotykamy się na jubileuszowym zlocie w Ostrowie Wielkopolskim, aby przeżyć kolejną harcerską przygodę. Mam nadzieję, że zlot będzie dla Was niezapomnianym przeżyciem, czemu mają służyć przygotowane zajęcia programowe. Podczas tego świętowania nie zapomnijmy o naszych poprzednikach, bo to dzięki ich zaangażowaniu Związek nasz przetrwał do dnia dzisiejszego. Oddajmy również hołd harcerzom, powstańcom wielkopolskim, harcerzom podziemia, szarym szeregom, którzy niejednokrotnie w służbie Bogu i Polsce oddali swoje młode życie. Druhny i druhowie, w czasie świętowania stulecia harcerstwa w Wielkopolsce wszystkim zuchom, harcerzom, instruktorom i seniorom życzę wspaniałej i pożytecznej zabawy, kształcącej i poznawczej gry, efektywnej służby oraz pełnej satysfakcji i zadowolenia z pracy wychowawczej. Chciałbym, żebyście w trakcie tego świętowania odnaleźli wiele radości, siły i optymizmu do pełnienia harcerskiej służby w drugim stuleciu. Wierzę, że jubileuszowy zlot naszej chorągwi zapoczątkuje jubileusze poszczególnych środowisk i jednostek harcerskich, że podczas tego świętowania pokażecie, czym harcerstwo jest dzisiaj i w jakim kierunku zmierza. Czuwaj, podpisał komendant chorągwi wielkopolskiej, harcmistrz Jarosław Rura. Druhy i druhowie, a przede wszystkim szanowni goście. Chciałbym w imieniu tych wszystkich zgromadzonych tutaj harcerzy, zuchów, instruktorów serdecznie podziękować Wam, drodzy goście, za to, że zechcieliście wziąć udział w naszych, jakże dla nas ważnych uroczystościach. Dziękuję władzom samorządowym w osobie Pana Starosty, Pana Prezydenta, nie tylko za udział, ale za ogromne zaangażowanie również w przygotowania do tych uroczystości. Dziękuję władzom wojewódzkim, oświatowym. Dziękuję władzom najwyższego szczebla reprezentowanych przez pana posła Piotra Walkowskiego. I przede wszystkim wyrażam ogromną radość, że razem z nami w tym naszym święcie mogą uczestniczyć władze naczelne w osobie przewodniczącego naszego związku. Seniorom harcerstwa polskiego. Podziękować im za to, że słowa Bóg, honor i ojczyzna wypełniali i wypełniają do ostatniego milimetra. Dziś staję przed Wami jako starosta powiatu ostrowskiego i powiem, kochani, że jestem dumny, że tutaj na ziemi ostrowskiej, w powiecie ostrowskim odbywa się ten niezwykły zlot. I cieszę się, że Ostrów doczekał tej chwili, że dziś tak wiele sztandarów stanęło w sercu miasta, na ostrowskim rynku. Za to bardzo serdecznie Wam dziękuję. Myślę, że my dorośli jesteśmy pełni radości, kiedy spoglądamy, ja akurat spoglądam w oczy tych najmłodszych, zuchów. To jest przyszłość harcerstwa, to jest ta grupa, która ziarno tego, co niesie z sobą harcerstwo,
będzie rozsiewała w szkołach wśród swoich bliskich. Przed nami jeszcze kilka dni zabawy, radości i oby pobyt w Ostrowie, oby pobyt w Michałkowie, w powiecie ostrowskim, oby był dla was wszystkich miły. Ja bardzo się cieszę, panie prezydencie, że wspólnie mogliśmy uczestniczyć w przygotowaniach tej imprezy. Pański udział jest tutaj wielki. Cieszę się, że mogłem czynić to wspólnie z panem. Ale myślę, drodzy zuchowie i duchowie, że słowa podziękowania dla tych, którzy przygotowali, tych z Poznania i tych z Ostrowa, za to wszystko, panie, panowie, bardzo serdecznie wam dziękujemy. A teraz myślę, że powoli już będziemy zmierzać w kierunku konkatedry, żeby tam stanąć przed tym największym druhem, przed tym niebiańskim druhem, który na pewno dziś jest z nami. Dziękujemy bardzo panu staroście. Apel nasz dobiega do końca. Chciałbym tylko powiedzieć, że tym, który wydawał rozkazy, to był arcymistrz Arek Szymanek. Dziękuję tobie bardzo, Arku. Kłopotami mikrofonowymi tutaj, który na balkonie miał arcymistrz Zdzisław Jerzewski kłopoty. Dziękuję wam bardzo za sprawne przeprowadzenie apelu. Druhu Arku, czyń swoją powinność. Chowce na moje gondzie! Postoń! Czołowie gnia! Grupowanie Warszawy! Brawo! Chowaj! To pozwolę sobie odczytać chówce, których reprezentacje tu się znajdują. Chówiec Kodzisz. Chówiec Czerwona. Chłopiec ziemi ostrzeszowskiej w Grabowie. Chłopiec Kalisz. Chłopiec Kępno. Chłopiec Konin. Chłopiec Kościan. Chłopiec Poznań Grunwald. Chłopiec Poznań Nierzyce. Chłopiec Poznań Nowe Miasto. Chłopiec Poznań Rejon. Chłopiec Poznań Stare Miasto. Chłopiec Poznań Wilda. Chłopiec Śrem, chłopiec Środa, chłopiec Przemyszno, chłopiec Września, Złotów, chłopiec Ostrów Wielkopolski.